Cześć, nazywam się Paulina Kowalewska i jestem położną i chciałabym odpowiedzieć na pytanie, co z paznokciami hybrydowymi do porodu? Czy rzeczywiście nie możesz ich mieć pomalowanych? Sytuacja wygląda w ten sposób, że każdy poród, nawet ten, który jest najbardziej po fizjologicznej ciąży, gdzie się spodziewamy tego, że poród będzie drogą i natury, może skończyć się drogą cięcia cesarskiego. Jeżeli chodzi o monitorowanie Ciebie, zarówno na sali operacyjnej w trakcie cięcia, ale też czasami w niektórych sytuacjach na sali porodowej czy po porodzie, będzie tutaj kwestia m.in. pulsoksymetru, czyli sprzętu, który monitoruje saturację, czyli wysycenie krwi tlenem i który jest zakładany najczęściej na palec u dłoni. Standardowo sprzęty, którymi się posługujemy, już są na tyle dobre, że tak naprawdę nie powinnaś się przejmować i generalnie powinnaś czytywać wszystko. Ale myk jest taki, że wyobraź sobie sytuację, kiedy położna przyjmuje Ciebie na salę operacyjną czy salę pooperacyjną, kiedy jesteś przekazywana pomiędzy jedną częścią personelu a drugą i pada informacja, wiesz co, tutaj jest troszkę niższa saturacja, ale pewnie dlatego, że Pani ma hybrydę. A co jeżeli rzeczywiście saturacja jest niższa, a sprzęt wcale nie reaguje na tą hybrydę? Wolałabym, żebyśmy mieli możliwość pełnej obserwacji, jeżeli chodzi o tą perfuzję obwodową, te płytki paznokcia. Poza tym, żeby mieć też możliwość obserwacji tego, czy saturacja rzeczywiście jest w porządku, czy nie, nie zakładając, że jej nieprawidłowe wyniki mogą wynikać po prostu z tego, że są założone hybrydy. Więc jeżeli chodzi o stopy, ok, jeżeli chodzi o palce dłoni, wolałabym, żeby te hybrydy nie były zastosowane. Jeżeli ta odpowiedź była dla Ciebie satysfakcjonująca, to zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału, ale też do odwiedzenia naszej strony internetowej.